Nie pokazywałem, jak paliłem, ale teraz jakby będę obserwował to, czy i ile rośnie piec. 21, powinno być 45, to można tam zamykać na dole. No i co, to jest chyba kolejny dzień, nie? Kolejny dzień, zabawa, tylko nie ma psa. Zawsze byłaby ciekawsza zabawa, gdyby był pies. No, a nie ma. To, aha, nie nagrywałem tego, bo 16 minut film trwał wczorajszy, za długo trochę. A może i okej. Okay. Dajcie znać, czy sądzicie, że dobrze, że takie dłuższe, czy gorzej, że takie krótsze. I co? No i tak odwróciłem się w moich dwóch takich samych kapciach, o dziwo, i skarpetkach. Mega dziwne. Tutaj mi się jeszcze przesuwa film, bo się ogólnie nie przesuł. Już jest nagle 33 stopnie. Jak się... 34, jak rośnie szybko. Dobrze napaliłem. Patrz. Chillujemy? Teraz będzie ciepło, albo zimno. Jak myślisz, jak będzie ciepło, czy zimno? Oj, jaki słodki, nio. Kto jest jakiś słodki? Taki aż słodki jesteś? Jaki ty jesteś słodki? Ty chyba jesteś moim ulubionym psem, co? Mój ulubiony pies! Za 3 tygodnie, czy tam za ile, zobaczycie. Co mi chodziło z tym? Jest mu zimno, czy gorąco? Obstawiajcie w komentarzach, czy jest mu zimno, czy go... A teraz młody cioski przetestuje koty w nowym środowisku. O się kotkom dzieje. Podsłuchujemy wszystkie. Tak, tu z uroczym też, no. Podsłuchują kotki, tak? Co się dzieje? Ojojojoj. Ojojojoj. Joj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 
żyją tak? Pingwinki, kotki, kotki czy pingwinki? Chyba kotki. Czy chyba pingwinki? Pingwinki czy kotki? A może szopy pracze? Kotki, pingwinki? Pingwinki chyba. Czy kotki? Nie no, chyba kotki. Czy szczury? Nie no, chyba nie szczury. Pingwinko kotki. Kotko pingwinki? Jaki dziubek robi, jaki uroczy typ. Co to było? Co to było? Co to był za dziwny ruch? Co to jest za ruch dziwny? O co ci chodzi? Co ci zrobiłem? Chyba nic, co? No tak, no lubię te kotki, tak, o rękę. Z ręką jest fajnie, nie? A z łapą jest jeszcze lepiej. Ale masz łapę fajną. Jakie szczure łapy. No. Kto idzie ze mną? Zapraszam na posiadówę. Go. Go do mnie. Nie wiem, czy ich przetestuję w nowym środowisku, bo one nie chcą przyjść. Kto to jest ten Divajdek? Młody cioski się zastanawia właśnie. Subować, nie subować? Nie będę subskrybował, nie ma co. Co jednak przychodzisz na bitówę? Chodź. Z czym pisem? Chciałem właśnie powiedzieć, że nie przyszły na bibidówę, ale mnie podglądały całą noc. Stąd mnie podglądały. Jednak nie. Wreszcie zawitał powibrować. Szkoda tylko, że o 4 rano. Wiedza, pamiętaj, bracie, wiedza. No i niestety, ale rozładowane słuchawki i brak w pobliżu kabla zmusiły mnie do tego, aby pójść spać. Trzymaj się, młody Jean-Claude Van Damme. Pokazałbym wam się, ale nie jestem w piżamie, tylko w gaciach. Dzisiaj, szczerze mówiąc, chyba będzie więcej mruczenia niż mówienia. Jaki słodziak. No nie mogę, jakie słodziaki są te koty i psy. No i co? Jest 12:00, dzisiaj ja piszę zamówienie, czy też ostrzeżenie, powiadomienie.
Divide się myją w zimnej wodzie. W zimnej wodzie najlepiej się myć. Jeszcze napiszę z drugiej strony. Przepraszam, to moje poznacie, jestem mechanikiem. Od mechanicznych rzeczy w domu. Jeszcze napiszę z dużych liter, nie? Żeby było wiadomo, o co tu chodzi, więc... Więc się widzimy. Dobra, no i gotowe. Tak samo jak mój piesokop. Już coś tam wykopał. No i tak myślę, która wersja jest najbardziej prawidłowa. Czy Divide się myją w zimnej wodzie tu? Przy wejściu? No, tak średnio widać, nie? Jednak rzuca w oczy się kartka. A może nawet bez kartki po prostu wystarczy zapalone światło w łazience? A może w ogóle bez wstydu wejdą, to wejdą, nie masz czego wstydzić, zgasza w ogóle światło, że mnie tu nie ma. Padam na ryj, choć dopiero się umyłem i się wstałem. Dzisiaj plan jest taki, że jest plan i będę robił w sumie to samo co wczoraj. I dodatkowe rzeczy i może wizyta w dodatkowym miejscu. No właśnie, to jest sobie. Idę właśnie w pewne miejsce poczynić pewną inwestycję. Prawdopodobnie też audio, bo to będzie ważne, żeby audio poczynić inwestycję. Tego miejsca już nie odwiedzam, które zawsze chciałem, żeby było Orlenkiem, a jednak było Shellem. Z jednego prostego powodu w ciul sosu się tutaj zostawiało po prostu. Mam nadzieję, że mi jakoś lepiej słychać, bo jest nowy mikrofon przepięty. Więc nie powinno być takich szumów, ani jakichś sztormów, tak jak wczoraj na filmie. No i jakby to powiedział Krzysztof Hołowczyk, za chwilę dotrzesz do celu. Nie no, tak serio to nie wiem, co mówią, bo nie jeżdżę samochodem nawet ani sam, ani z kimś. Ale możecie mnie przewieźć. To już wtedy będę wiedział, jak mówię, jak macie Krzyśka Hołowczyk. Nie wiem czemu, ale chciał się uruchomić we mnie stary dziad i chciałem powiedzieć... Po drugiej stronie jest... Co jest? Po drugiej stronie jest... No kuźwa, co jest? No szukaj słowa, czytaj więcej książek, wariacie na czacie. Wariacie na filmie. Ścieżka rowerowa jest po drugiej stronie. Dziewuchy jakieś jechały. Prawie mnie potrąciły. Ale dobrze, że one jedne wiedzą, jak przywalić w dzwona. Mam nadzieję, że ty też wiesz. No ci nie pokażę już tego, bo nie nagrałem tego. Ale byłem bliski nagrania tego. Chyba trochę GTA style, bo jestem w dokach. Ja powoli będę opuszczał doki, chociaż czuję się troszeczkę tutaj jak u siebie. Też tyle opon. I generalnie, jeżeli chodzi o haul tak zwany, to organeczki sobie zakupiłem i dwie rakietki. Później wam pokażę. Słyszałem, że już od soboty nie będzie trzeba nosić tych masek wstrętnych. I bardzo się ucieszyłem. To może jakoś tak solidnie opowiem o swoich zakupach, których dokonałem. To Pump Tempi i BT2204 właściwie, system 5. To sobie będę grał raczej, coś sobie będę kombinował z muzyką. Także tak to wygląda. Sobie odłożę to na inną oponę. Z Oponeo. Kupiłem dwie rakiety jeszcze do tenisa, bo często sobie pogrywam. Jedna jest Heda. Fokusa nie łapie. A druga jest, dlatego wziąłem, bo Heda, solidna, nie? Solidna marka, znana wśród tenisistów. No, a druga jest taka, kolorowa. Ja nie mówię, że dla dziewczyny, no może. Ale ja sobie myślę, że bardziej dla mnie, żeby się wyróżnić, wiecie, lubię się wyróżniać, nie? Takie kolory różne, śmieszne. 6ix9ine'owe takie trochę. Jeszcze do tego dostałem pokrowiec, więc będę tutaj częściej przychodził. Nie wiem, czy na razie będę mówił wam skąd czerpię towar. Może się domyślicie, jeżeli jesteście ze Świnoujścia albo i nie. Ale no będę tu częściej przychodził i wyszukiwał różnych takich okazji, żeby być jak Gary, on też jest takim wariatem. Coś bardzo fajne to jest, czuję to, spoko luz. Szukanie co gdzie, ile kosztuje i tak dalej, kozak totalny. A po zakupach sobie troszeczkę odkrywam świat opon. Never.
never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pot, yeah, this shit is hot. Popping like a curl, I was never taught. CBA, never say, I've been on my ground for 7 days. Need a raise, swear to God, I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. Never say, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah, ay, she tell me to do it cause I'm checked up. Now they hit my phone, say I'm next up. I don't play no games, no Tetris. I don't got no time, I'm invested. Now she call me B, just like babe without the A. Now she wanna eat, but I told her that I ate. Ain't no referee, but if you wanna check, then you gotta keep your space. I'ma take another shot. Drop the, got too many songs to drop. Never gonna stop, never gonna stop. Going to the top, Kobe with the shot. Cooking like a pop, yeah, this shit is hot. Popping like a kernel, I was never taught. CBA, never say, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. Never say, I've been on my grind for 7 days. Need a raise, swear to God I'll never be the same. TBH, TBH, yeah. Kawa dostarczona. Lecimy dalej, nie śpimy dalej. Lecimy dalej, nie śpimy dalej. Nie ma łoskutków pies nigdzie. Nie ma? Przypudrujemy może nosek, co? Puder, puder, nosek, puder, nosek. Uj, 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 uj. A tak właśnie oblewam swoje prawo jazdy i zostaję ogrodnikiem. Zajmuję się każdym szkodnikiem. Nie chodzę chodnikiem. Tylko tutaj właśnie po ziemi ładnie podlewamy. Chcesz być na filmie, to możesz pokazać ojca. Dobra, lecimy dalej. Podejdź tu bliżej jakbyś mógł. No, idę. Każemy sto. Opeuratorze. Opeuratorze. Opeurator. Tak. Chodź tu może bliżej, żeby było widać strumień leczącego. Szczochu. Lecącego, widać strumień? Strumień. Musi być tak, żeby aż się zaczęło wylewać. Tego się nauczyłem tutaj. Halo, halo, na mnie, na mnie, na mnie. Lecimy dalej. Zagiął się wąż. Jakbyś mógł go odgiąć, byłoby fantastycznie. Możesz pokazać fontannę, jak leoś bez niej filtra. Tak. A teraz możesz z powrotem na mnie. Okej. Nie mam ze mnie wiele do powiedzenia. Pewnie wytnę te momenty. Ale może też mi przyjdzie do mojej komety, pomysłów. Zwiedzamy kolejne drzewa Amazonii. A tak się rozmawia z roślinami. Chodź bliżej. Napojona jesteś już. Napoiłaś się. Kolejne. Pamiętajcie, aby rozmawiać z roślinami. To jest bardzo ważna część przedstawienia. Wszystko dobrze. Jak się dzisiaj czujesz? Chodź bliżej. Jak się dzisiaj czujesz? Słońce poświeciło na ciebie. O, się opaliłaś dzisiaj. Później pamiętajcie, aby żadnej rośliny nie olać. Znaczy wodą można, ale nie olewać roślin, bardzo proszę. Tutaj jest legendarna czereśnia kolumnowa. Taką dostaliśmy, taka była umowa. Idziemy dalej. Tutaj już takie większe pnie. Drzewa, cokolwiek to jest. Halo, halo. Nagrywamy to, co się leje. Uwaga, uwaga. Na koniec jeszcze będzie niespodzianka, bo kamerze wszystkiego obleje. Nie, to miał być na koniec. Dzięki. Nie wyłączyło się nagrywania, nie zepsuł się telefon? Nie. Fantastycznie, lecimy w takim razie dalej. Ostatnie. Drzewo życia.
No i skoro jesteśmy przy życiu, to zapraszam na lekcję. O, tak smakuje życie. Życie coś tam na szczycie. Będziemy warczyć do słońca. O, o, o. Czegoś tak.